Dzień dobry! Nagrywając ostatnio albo zapowiedź, albo podsumowanie któregoś z klasyków, bo tych klasyków mamy naprawdę sporo, doszedłem do wniosku, że żyjemy w bardzo fajnych czasach, ponieważ te klasyki są totalnie nieprzewidywalne. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wytypować tego, co wydarzy się w El Clásico w sezonie 2022-2023, i nic w tej kwestii się nie zmienia, ponieważ to, co wydarzyło się przed momentem na Camp Nou, to było coś absolutnie niewiarygodnego. choć z drugiej strony można dojść do wniosku, że środa środek tygodnia, Real Madrid włączył sobie tryb ligi mistrzów, więc kolejna remontada, to już już można powiedzieć, że stało się to absolutną tradycją, jeśli chodzi o zespół Carlo Ancelottiego. Natomiast. Y te mecze ostatnio, jeśli chodzi o klasyki w Copa del Rey, to są, można powiedzieć, mecze na opak. Jeśli spojrzymy sobie na pierwsze starcie pomiędzy Realem Madryt a Barceloną, no to pamiętamy całą tę dyskusję na temat stylu FC Barcelony. Czy Barcelona chciała zagrać tak defensywnie? Czy Barcelona chciała oddać piłkę? Czy Barcelona wtedy celowo postawiła na taki reaktywny styl? Czy to jest zgodne z filozofią i DNA, te szumne hasła Barcelony? Ale Barcelona wtedy wygrała, choć być może nie przekonała swoim stylem i choć być może nawet na to zwycięstwo. Nie zasłużyła. A tutaj oglądaliśmy pierwszą połowę, po której można było dojść do wniosku, że Szawi znowu wymyślił bardzo dobry plan na spotkanie. Ten pierwszy plan Xaviego na pierwszą połowę naprawdę się sprawdził, ale to Barcelona przegrywała po pierwszej połowie, choć to była też sytuacja, można powiedzieć, taka e, z jednej strony nietypowa, no bo to Barça zasłużyła na prowadzenie po pierwszej części, natomiast Real Madrid kontra Marco Salonso, popełniający błąd, Marco Salonso okazujący się zbyt wolny chwilę wcześniej, Robert Lewandowski nie wykorzystujący sytuacji, powstrzymany przez Thibaut Courtois, aczkolwiek w tamtej sytuacji też trzeba przyznać, że Robert, Lewandowski ładnie wywalczył sobie pozycję do oddania tego strzału, natomiast zabrakło ostatecznie precyzji, zabrakło skuteczności, no i w takich okolicznościach Real Madrid wyszedł na prowadzenie. I... Od tego momentu tak naprawdę z Barceloną stało się coś totalnie absurdalnego. Zespół klasowy, a za taki uważam Barcelonę. No bo jeśli ktoś prowadzi w lidze z taką przewagą nad Realem Madryt, no to może uchodzić za zespół klasowy, nawet jeśli wypada z europejskich pucharów, po prostu nie może pozwolić sobie na tak abstrakcyjną, tak absurdalną dysproporcję pomiędzy jedną połową a drugą. Zdarzają się różne mecze, zdarzają się różne fazy w meczach. Jedna drużyna dominuje, druga, jedna, druga. A tutaj mieliśmy Barcelonę grającą naprawdę bardzo dobrze, bardzo konsekwentnie w pierwszej połowie, a później trach i totalne dno. Do tego stopnia, że ludzie podobno zaczęli opuszczać Camp nou jeszcze przed ostatnim gwizdkiem. To był totalny absurd, co wydarzyło się z Barceloną i naprawdę bardzo rzadko się zdarza na tym najwyższym poziomie, a zwłaszcza w starciach pomiędzy takimi ekipami, żeby jakiś zespół nie był w stanie otrząsnąć się do tego stopnia, to po pierwsze, jak Barcelona, po tych niepowodzeniach, po świetnym początku drugiej połowy Realu Madryt i po tej bramce do Szatni. No i rzadko też mimo wszystko się zdarza, żeby jakaś ekipa potrafiła się podnieść w tak spektakularny sposób właśnie jak Real Madryt. Ten mecz był totalnie dziwny. Jeśli ktoś, na przykład dziennikarze, mają wystawiać noty po tym meczu, to szczerze mówiąc nie zazdroszczę im, no bo trzeba brać pod uwagę dwie połowy. No i na przykład jeśli spojrzymy sobie, dla mnie Luka Modrić był taką symboliczną postacią właśnie w tym meczu. Luka Modrić w pierwszej połowie jak na swoje standardy Słabiuteńko, słabiuteńko. W ogóle cała druga linia Realu Madryt wyglądała bardzo słabo. Karim Benzema mało uczestniczący właśnie w akcjach ofensywnych. Mający niewielki wpływ na grę Realu Madryt. No i jak to się kończy? Karim Benzema z hat -trickiem. Jak to się kończy? Luka Modric totalny reżyser w drugiej części, gdzie już nie było zupełnie na przykład Sergio Busquetsa. Sergio Busquets całkowicie przestał kontrolować to, co dzieje się w tym meczu. Kolejna postać, Frank Kessie, rozgrywający w pierwszej połowie jeden ze swoich najlepszych meczów w barwach Barcelony. Jeśli chodzi nawet o takie poruszanie się, rozumienie gry, Frank Kessie wyglądał fantastycznie. Przychodzi druga połowa, Frank Cassie Prokuruje głupi rzut karny. Prokuruje rzut karny w takiej sytuacji, kiedy Vinicius już wyrzucał się wręcz z pola karnego i wcale nie było takiej konieczności, żeby faulować. Dalej, Sergi Roberto, którego można było chwalić w pierwszej połowie za to, jak zabezpieczał Sergio Busquetsa, tak jak ostatnio zabezpieczał Erika Garcia właśnie jako taki, ten taki dodatkowy, środkowy pomocnik, ten, który ma wspierać właśnie szóstkę. Druga połowa. Sergi Roberto popełnia błąd w akcji na 2 do 0. Sergi Roberto, który powinien powstrzymać Luke Modricza. No właśnie, Luke Modricza, który zachował się w tamtej sytuacji znakomicie. No i oczywiście też zagadkowe, beznadziejne zachowanie całej linii defensywnej Barcelony. Więc tak jak mówię, ten mecz był nie, niesamowity, jeśli chodzi o te różnice pomiędzy połowami. Natomiast z tego meczu da się wyciągnąć naprawdę bardzo wiele wniosków, jeśli chodzi o obie te ekipy. I myślę, że możemy sobie przejść Powiedzmy tak, może nie pozycja po pozycji, bo to nie miałoby sensu. Nie ma sensu tu wystawiać noty, jeśli chodzi o wszystkich zawodników, natomiast zastanowić się po prostu nad kilkoma piłkarzami. Przede wszystkim tak, jeśli chodzi o Barcelonę. Ten zespół nie osiągnie optimum formy bez Pedriego. To będę podkreślał za każdym razem i to się nigdy nie zmieni. Bez Frankiego de Jonga też będzie o to ciężko. Natomiast w tej pierwszej połowie Barcelona grając taką naprawdę dość wybrakowaną drugą linią dawała radę. Na drugą połowę już absolutnie nie wystarczyło, no i wtedy już dało się zauważyć tę gigantyczną dysproporcję. Natomiast w takich momentach, zwłaszcza kiedy ci kompletnie nie idzie, no to wypadałoby postawić na jakieś indywidualności. I ja odnosiłem takie wrażenie, że najbardziej wartościowym piłkarzem Barcelony w w tym meczu, tak ogólnie od pierwszej do ostatniej minuty, choć też tutaj trudno nie wiem, wystawiać jakieś niewiarygodne oceny, był Alejandro Balde. Natomiast to, co zagrał Rafinia w tym meczu, to był po prostu jakieś, no, no, też niewiarygodne, że jakiś ofensywny zawodnik może zagrać na tak niskim poziomie właśnie w El Clasico. To był jeden z najsłabszych indywidualnych występów konkretnego piłkarza, jakie zapamiętałem w ostatnich klasykach, właśnie z ostatnich lat. Rafinia, który kompletnie nie wykorzystał właśnie tej absencji Dembele i o ile ten rok 2023 w wykonaniu Brazylijczyka był naprawdę bardzo dobry. Przede wszystkim jeśli chodzi o taką czystą produktywność, gole i asysty, no to nie ma co ukrywać, że jesteś oceniany przez pryzmat wielkich meczów. Pozdrawiamy także pana Roberta. Jako trener. Szawi ostatnio zbierał fantastyczne recenzje za to, jak radził sobie z Realem Madryt, no ale tutaj Szawi. Nie potrafił też w jakiś sposób zareagować. Oczywiście wejście Ferrana, Torresa, Eryka, Garcia sprawiło, że w pewnym momencie gdzieś Barcelona zaczęła gościć w okolicach pola karnego Realu Madryt, no ale co później kontra, kontra, kontra. Jeszcze Mark Andre Terstegen wykazał się z jednej, w jednej z sytuacji. Popisowa asysta Viniciusa, Karim Benzema strzelający kolejnego gola. Gilles kunde zachowujący się momentami w defensywie w sposób irracjonalny. Bo jak patrzę na takiego Kundę w takiej formie jak w tym meczu z Realem Madryt, to przypomina mi się Kunde z tych meczów w barwach Sevilla, Albo z początku, albo z tych meczów, kiedy było bardzo dużo spekulacji transferowych, właśnie z jego osobą. Nie wiem, wygląda po prostu beznadziejnie. To jest totalny cień jeśli mielibyśmy sobie go porównać na przykład z nieobecnym Andreasem Christensenem, więc tutaj takich wątków jest naprawdę sporo, natomiast Rafinha musi lepiej wykorzystywać takie mecze, no ale też można powiedzieć, można było w sumie od samego początku się tak zastanawiać, w jaki sposób Barcelona będzie chciała konstruować te akcje, bo zawsze są takie dyskusje przed tymi wszystkimi klasykami. No już regularnie się nastawiamy na te starcia Vinicius kontra Araujo, też szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że dojdzie do takiego momentu, kiedy będziemy świadkami takiej gigantycznej napingi pomiędzy Brazylijczykiem a Urugwajczykiem, właśnie jak w końcówce tego Meczu, więc no tam naprawdę już zaczęło się robić gorąco. Jeszcze taka jedna refleksja, zanim przejdę do kama że tak wszyscy kibice Barcelony i Realu narzekają na tego Viniciusa, narzekają na tego Gawiego, nienawidzą jednego, kochają drugiego i tak dalej. Słuchajcie, tacy piłkarze w klasykach też są potrzebni, tak naprawdę. Niezależnie od tego, czy jesteś sympatykiem Barcelony, czy jesteś Realu, no to będziesz kochał albo nienawidził tego Gawiego. Natomiast tacy piłkarze też są potrzebni po to, żeby podkręcać tę temperaturę. Nie mamy dzisiaj czasu w José Mourinho, żeby robił to na przykład właśnie The Special One na konferencjach prasowych, więc niech się dzieje. Ja tam nie mam nic przeciwko, ale wracając jeszcze do Rafini, rozegrał oczywiście Brazylijczyk koszmarne spotkanie, i nawet jeśli już dochodziło na przykład do takich sytuacji, kiedy nie musiał bezpośrednio wchodzić w jedynek z Kamawingą, tylko po prostu jesteś w tym sektorze do środku. I po prostu w normalny sposób do środku. No to posyłał po prostu takie piłki, że szczerze mówiąc, patrząc na niektóre zachowania Rafini, ja się dziwiłem, że lewy był aż tak cierpliwy w tym meczu, bo różne się zdarzały mecze Robertowi Lewandowskiemu. Czy to w Bajernie, czy w reprezentacji Polski, czy czy nawet w barwach Barcelony. I zdarzały się takie momenty, kiedy lewemu po prostu puszczały nerwy. No to tutaj naprawdę miał anielską cierpliwość Dorafini, który no moim zdaniem zagrał najgorszy mecz po prostu w barwach Barcelony. Ale. Właśnie, nad czym można było się zastanawiać, jak ten mecz będzie wyglądał? Można było się zastanawiać właśnie, czy Barcelona nie będzie chciała wykorzystać tego, że gra Kamawinga, który bywa czasem niepewny właśnie grając na pozycji lewego obrońcy. Zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o takie obliczenie toru lotu piłki przy dłuższym podaniu. To znakomicie wykorzystał Espanyol, właśnie wykorzystując niefrasobliwość Kamawingi, kiedy fantastyczną bramkę zdobył Hoselu. I tutaj dało się zauważyć takie elementy akcji, tak, tak bym to ujął, kiedy Barcelona starała się na przykład takim dłuższym podaniem uruchomić tego rafinie. Rafinia ścinał do środka. Natomiast Kamavinga generalnie zjadł rafinie na kolację. I tak jak Rafinia zaliczył najgorszy indywidualnie występ w moim odczuciu w barwach Barcelony, tak Eduardo Kamavinga jako lewy obrońca rozegrał najlepszy mecz i wyglądał po prostu absolutnie fenomenalnie. Karl Ancelotti mówi wprost, że on nie widzi Eduardo Kamawinki na pozycji lewego obrońcy na stałe, że to jest oczywiście tryb awaryjny. Natomiast tak się zastanawiam, gdyby potencjalnie Carleto został w Realu Madryt na kolejny sezon, a nie ma co ukrywać, że przez pryzmat klasyku też Ancelotti mógłby być oceniany, więc no, po wygraniu 4 do 0, no to wiadomo, że te, znowu te twoje akcje rosną, gdyby ktoś, nie wiem, zastanawiał się właśnie nad pozbyciem się Ancelotti'ego, co moim zdaniem byłoby błędem. W każdym razie, Kamawinga zagrał po prostu tak fenomenalnie na tej pozycji, że nie zdziwiłbym się, gdyby nawet samemu Carleto otworzyła się jakaś klapka w głowie, a może a może faktycznie warto go rozważyć i traktować go potencjalnie właśnie jako lewego obrońcę. Tym bardziej, że nawet selekcjoner reprezentacji Francji też widzi właśnie Eduardo Camavingę właśnie na tej pozycji. Więc Camavinga na pewno jest wielkim wygranym tego meczu. Na pewno jeśli chodzi o aspekty stricte piłkarskie, wygranym tego meczu jest Vinicius. Na pewno Karim Benzema, który zaliczył dwa spektakularne występy z rzędu i można powiedzieć, że ta przerwa reprezentacyjna okazała się zbawienna, ale w tej pierwszej połowie Benzema też nie grał jakoś wybitnie i w drugiej połowie przyszedł faktycznie taki renesans. Tak jeśli chodzi jeszcze o pierwszą połowę i grę Realu Madryt, ja zastanawiałem się przede wszystkim, jaka będzie rola Rodrigo w tym meczu. No bo widać po Rodrigo, że to absolutnie nie jest skrzydłowy, że to jest ofensywny pomocnik, że to jest piłkarz, który idealnie czuje się właśnie w takiej grze kombinacyjnej, grze na jeden kontakt, na mniejszej przestrzeni, żeby gdzieś wyskoczyć za plecy defensywnego pomocnika, żeby spowodować właśnie taki zamęt, zamieszanie w szeregach obronnych rywali, żeby generalnie piłkarze byli kompletnie pogubieni, no właśnie, żeby zgłupieli, widząc ustawienie Rodrigo, który jest niesamowicie mobilnym zawodnikiem. I byłem zaskoczony, że tak rzadko Real Madry z tego Korzystał w pierwszej połowie. No bo Real, wiadomo, często zarzucano temu zespołowi, że jest zbyt uzależniony od tej indywidualnej inspiracji Viniciusa albo Karima Benzemy, czego często brakowało w tym sezonie, zwłaszcza w kontekście Benzemy przez jego problemy zdrowotne. Natomiast, moim zdaniem, taki, takim kluczem do otwierania meczów Realu Madryt, kiedy właśnie widać, że ci granie idzie jest zachęcenie i zaproszenie do większej liczby akcji ofensywnych Rodrigo, który jest piłkarzem niezwykle inteligentnym i który nawet jeśli nie uczestniczy w tych akcjach bramkowych bezpośrednio, czyli strzelając gola albo zapisując sobie asystę, to nawet ruchem bez piłki jest w stanie sprawić, że obrońcy się gubią, że muszą mieć go gdzieś na radarze, więc tak jak mówię, jest to zawodnik niesamowicie mądry, świetnie poruszający się po boisku i Trochę byłem zaskoczony, że zwłaszcza w pierwszej połowie Real Madrid nie chciał z tego korzystać zdecydowanie częściej. Jeśli chodzi o kolejnych piłkarzy, których, u których też można było zauważyć pewną dysproporcję, to oczywiście Robert Lewandowski, w drugiej połowie kompletnie anonimowy występ. Natomiast muszę Wam przyznać, to jest oczywiście paradoks, bo dopiszemy kolejny nieudany występ Roberta Lewandowskiego. Ogólnie tak to trzeba ocenić. Nie ma prawa lewy dostać wysokiej noty za to spotkanie. Kolejny duży mecz bez gola Roberta Lewandowskiego i Hiszpanie też już zwracają na to uwagę. Więc to jest gigantyczny minus. Natomiast szczerze mówiąc, patrząc na występ Roberta Lewandowskiego, tak jak wiecie, od wielu miesięcy jestem na tym kanale bardzo krytyczny wobec Lewandowskiego, bo uważam, że gra absolutnie poniżej swoich standardów. To w wielu akcjach pierwszej połowy widziałem mimo wszystko dużo lepszego Roberta Lewandowskiego niż w większości spotkań od lutego. Bo nie liczę tych meczów Superpucharu właśnie z Realem Madryt, to jeszcze był inny Robert Lewandowski. Później Przyszedł ten dramatyczny zjazd. I oczywiście na podstawie Elcze nie jesteśmy w stanie wydawać jakichś werdyktów, osądzać piłkarzy, czy, czy się sprawdził, czy się przełamał, czy nie, ponieważ to jest po prostu tylko Elcze. Na podstawie Realu Vajadolit też pewnie nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków, choć Real Vajadolit w samej tabeli to widać, że jest zespołem lepszym niż elcze. Natomiast miałem takie wrażenie, patrząc w pierwszej, w pierwszej połowie, zwłaszcza, że Lewy wyglądał lepiej fizycznie, że wyglądał lżej, że miał taką większą ochotę do grania. Bardzo często przebywał poza pozycją numer 9 i szczerze mówiąc, jak tak patrzyłem właśnie na grę Barcelony, to ja wiem, że to jest taka stara śpiewka w kontekście Roberta Lewandowskiego. Ja nigdy nie wpisywałem się w tę narrację. Ale naprawdę są takie mecze, w których ten lewy po prostu tych podań nie dostaje. I po grze Barcelony widać, że po prostu strasznie brakuje prostopadłych podań, chociażby z drugiej linii. Wiadomo, że jeśli grasz z Sergiem Roberto, jeśli grasz Frankiem Kessim, to trudno jest o to, żeby tych podań tego typu było tak wiele jak wtedy, kiedy gra na przykład Pedri, kiedy gra Frenkie de Jong, który ewentualnie gdzieś się może przedrzeć właśnie tym typowym balansikiem. Natomiast no, brakuje tych podań. No taka jest prawda, że jeśli nawet Lewy wygląda nieźle, tak jak w pierwszej połowie, no to nie dostaje tego serwisu. I to moim zdaniem też jest problem Barcelony, że ma napastnika, który nie może liczyć na zbyt dużą liczbę stwarzanych sytuacji, a Barsa cały czas ma problem z jakością dośrodkowań, które po prostu są dramatycznie słabe. Tak to w tym momencie wygląda, natomiast ja bym się nie zdziwił, gdyby w przypadku Roberta Lewandowskiego, tak jak mówię, ocena będzie niska i występ jest nieudany. Natomiast Widziałem mimo wszystko innego lewego niż w większości tych spotkań, które oglądaliśmy właśnie w ostatnich tygodniach, licząc także reprezentację Polski, więc nie zdziwiłbym się. Gdyby za chwilkę nastąpił może nie od razu jakiś przełom, ale jakaś poprawa właśnie w grze Roberta Lewandowskiego. Tak więc podsumowując, słuchajcie, żyjemy w naprawdę niesamowicie ciekawych czasach, jeśli chodzi o te klasyki. I z tego przede wszystkim właśnie powinniśmy się cieszyć, że jeśli nadchodzi El Clasico, to to, co działo się wcześniej, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Sytuacja w Lidze nie ma żadnego znaczenia. Nastrój w drużynie, jakaś dynamika, forma nie ma żadnego znaczenia. Po prostu dzieją się w tych klasykach rzeczy czasami kompletnie na opak, rzeczy nieprzewidywalne. Patrząc na pierwszy klasyk w Copa del Rey, patrząc teraz na ten klasyk, i Szawi, gdyby Barcelona rozegrała drugą połowę, taką jak pierwszą, to pewnie mógłby powiedzieć, że znalazłem patent na Real Madrid, a tak to będzie musiał się zastanawiać. Co tu się najlepszego wydarzyło, że mój zespół tak przecież poukładany, tak agresywny w pressingu, był w stanie tak całkowicie rozlecieć się na kawałki właśnie jak Barsa na tle Realu Madryt. Dzieją się rzeczy niewytłumaczalne czasami w tych klasykach, ale to jest oczywiście urok, e, urok tego sportu ligi hiszpańskiej, w której troszkę tego uroku brakuje, bo ostatnio tak naprawdę mam wrażenie, śledząc ligę hiszpańską, mam wrażenie, że można byłoby się zająć bardziej polityką i tak dalej, bo no bo to jest jedno wielkie bagno, jeśli chodzi o te wszystkie afery, konflikty i tak dalej, więc trzeba się cieszyć, jeśli są naprawdę fajne mecze. Tak bym to podsumował. Jeszcze dwa słówka o drugim półfinale. Osasuna ostatecznie awansowała do finału Copa del Rey, co oczywiście jest wielką niespodzianką, natomiast z drugiej strony ja mam taką satysfakcję i cieszę się, że Osasuna awansowała, bo Osasuna do pucharów nie awansuje, natomiast to jest taka nagroda za ciągłość, za konsekwencje, za fantastyczną pracę jakoby Alrasate, która trwa już od ładnych kilku lat i naprawdę to jest facet, który może tam pracować przez dekadę. Był taki moment w Osasunie kilka lat temu, kiedy zespół bardzo długo nie wygrywał. Kiedy znajdował się w potężnym kryzysie. Kiedy naprawdę, nie wiem, 18 prezesów na 20 zwolniłoby trenera. A Luis Sabalsa powiedział, kapitan tego okrętu nie opuści. I zatrzymał Jagobę Arrasate. I to był, ja chyba nagram zresztą oddzielny odcinek o Ososunie, ale to był taki prawdziwy przełom. Od tamtej pory zaczęło im żleć przepotwornie. I moim zdaniem to, co wydarzyło się właśnie w tym meczu to jest taka fajna nagroda za to, jak Osasuna jest budowana. Jak świetnie zarządzanym klubem stała się Osasuna, która w ostatnich latach naprawdę miała mnóstwo problemów organizacyjnych. Była segunda division. Jan Urban może chociażby powiedzieć, jak wyglądała Osasuna od strony organizacyjnej, kiedy właśnie ją prowadził w segunda division. Więc to jest klub, który poszedł nieprawdopodobnie do góry i ten półfinał stał się poniekąd... Ta rywalizacja z Atletikiem stała się poniekąd właśnie podsumowaniem tego rozwoju. Atletik jest klubem większym, Atletik jest klubem zdecydowanie bogatszym niż Osasuna, natomiast Atletik w tym dwumeczu, moim zdaniem tak naprawdę. Płaci za swoją politykę. No tak to wygląda. Słuchajcie, w ogóle to jest. To, to może być nudne. Natomiast mijają kolejne lata i tak naprawdę każdy filmik, każdy temat, każda dyskusja na temat Atletiku będzie sprowadzała się do tego braku napastnika. No bo na co narzeka Atletik po, po tym starciu z Osasuną? Przede wszystkim na skuteczność Niko Williamsa, który oczywiście pudłował spektakularnie, no bo te, te pudła były niemożliwe, jeśli chodzi o młodszego z braci Williamsów. Natomiast i zamknął swoje media społecznościowe, bo spadł na niego taki hejt. Natomiast nie może być tak, że ofensywa Atletiku jest uzależniona od goli Nico Williamsa. No, oni muszą wyhodować sobie wreszcie jakiegoś napastnika. Jeśli tak mi nie stał się Gorka Guruseta, który wysyłał takie pojedyncze sygnały, że ja może będę tą dziewiątką. Nie będę Ricemadurizem, bo nikt nie będzie Ricemadurizem, Natomiast, że będę przynajmniej raz na jakiś czas strzelał gole. Nie ma kogoś takiego. I Niaki Williams się nie przebranżowił. Nico Williams też nie jest napastnikiem. No i cały czas tkwimy w, takim, w takiej suszy, jeśli chodzi o tych napastników, właśnie w Atletiku. Nie wiem, co tam musiałoby się stać, czy z emerytury musiałby zejść, Adrisa Duris, czy nie wiem, Fernando Jorente nie mam zielonego pojęcia. Natomiast w tak nieco szerszym kontekście Nico Williams zebrał tak nieprawdopodobny hejt, że właśnie zamknął te media społecznościowe i podobno ta sytuacja mocno na niego wpłynęła. To jest młody piłkarz, rocznik 2003, moim zdaniem, obok Ojana Sunseta, największa nadzieja Atletiku. Piłkarz na swój sposób wyjątkowy. Ten sezon nie jest dla niego tak udany jak poprzedni, natomiast jak na Atletik, to jest talent absolutnie generacyjny. I kontrakt Niko Williamsa wygasa w 2024 roku. I kibice mega drżą o to, żeby ten kontrakt udało się przedłużyć. Ostatnio przedłużono umowę z Janem Sunsetem, którego kontrakt też wygasł właśnie w 2024 roku i podpisano bardzo długą umowę. Co zostało ogłoszone zresztą przy okazji meczu na stadionie. Nietypowa forma, ale moim zdaniem fantastyczna. Tak marketingowo kapitalna akcja. Myślę, że polskie kluby też mogą się zainspirować. Natomiast jeśli chodzi o Nico Williams, on będzie miał dużo więcej ofert właśnie niż Ojan Sunset. Bo Ojan Sunset to jest super ofensywny pomocnik, to może być fajny rozgrywającym, on może kiedyś stanie się dziewiątką. Natomiast Nico Williams to jest piłkarz profil Premier League po prostu. I Nico Williams, jako że jego kontrakt wygasa w 2024 roku, czyli może być do wyjęcia albo tanio, Albo za chwilkę za darmo, to zgłoszą się po niego wszystkie kluby Premier League. Po prostu. Oczywiście przesadzam w tym momencie, ale kilkanaście klubów po prostu po niego się zgłosi, plus inne topowe kluby z innych lig. Więc moim zdaniem, kibice atletiku w tym momencie, zamiast skupiać się na wyzywaniu tego piłkarza, to nie wiem, powinni może skupić się na czymś innym na szukaniu napastnika dla swojego klubu, zamiast wyżywać się właśnie na Nico Jamsie. On oczywiście jest antybohaterem. Od jego skuteczności zależał ten awans, natomiast moim zdaniem w dłuższej perspektywie bardzo mocno kibice atletiku sobie zaszkodzili, a wcale nie jest powiedziane, że młodszy Williams będzie miał takie poczucie identyfikacji z atletikiem, jak to starsze pokolenie. Tych wszystkich Oscarów, DeMarcosów, Muniainów, Iniakich Williamsów, tych wszystkich piłkarzy, którzy Albo całe, albo niemal całe życie spędzili właśnie w Atletiku. To jest zupełnie inna generacja. Jego po prostu premier league może kręcić, więc jeśli będzie spotykał się z tak wrogim nastawieniem po tym meczu z Osasuną, no to tak jak mówię, wydaje mi się, że kibice Atletiku po prostu podcinają gałąź, na której siedzą. I to by było tyle, jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie właśnie tych półfinałów Copa del Rey. Czekam oczywiście na wasze spostrzeżenia i wkrótce pojawi się też tutaj odcinek o. Karuzeli transferowej, karuzeli transferowej, nawet nie tyle transferowej, tylko karuzeli trenerskiej w La liga, bo dzieje się bardzo, bardzo dużo. Dziękuję wam bardzo za uwagę i życzę wszystkim wesołych świąt. Do następnego razu.